Dzisiaj odbyło się uroczyste przekazanie jednostki młodszemu inspektorowi Waldemarowi Krzyżanowskiemu, powołanemu na stanowisko komendanta miejskiego Policji w Bydgoszczy. W uroczystości wzięli udział pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, inspektor Krzysztof Zakurzewski, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz kadra kierownicza bydgoskiej policji. Młodszy inspektor Waldemar Krzyżanowski służbę w policji rozpoczął w 1991 roku w pionie dochodzeniowo-śledczym bydgoskiego komisariatu Śródmieście. W czasie służby piastował m.in. funkcję zastępcy komendanta komisariatu Bydgoszcz Śródmieście, komendanta komisariatu Bydgoszcz Błonie. W roku 2007 został zastępcą komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy. Szef bydgoskiej policji ma 47 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci. W 1990 roku skończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia.